Dzień dobry bardzo. Minął już równy rok, od kiedy pojawił się po raz pierwszy film z gry Mario Kart 8 Deluxe. Przy okazji również minął równy rok, od kiedy powstał najbardziej kultowy inside joke na moim kanale, czyli głupie jajco. No i po prostu z tej okazji, że no minął równy rok, no to postanowiłem, że zagram Mario Kart 8 Deluxe. W sensie zrobię film taki, że gdzie to gram po roku. Także myślę, że możemy już przechodzić do gierki. Zrobię to na nowym koncie, na innym koncie niż na którym do tej pory jeszcze nie grałem. Także będzie tu nieco pustawe konto. Tym razem nie będziemy grać sobie z innymi graczami, będziemy grać sobie tak naprawdę po prostu z botami. Jak widzicie, tutaj nie mam żadnych pucharków, także no, widać, że to jest konto puste. Dobra, weźmy sobie może tym razem 100 cc. Weźmy sobie srebrnego, metalowego Mario. O, właśnie nie brakuje mi tutaj paru go-kartów przy okazji, ale się dobierze coś może. Niech będzie takie. No i myślę, że możemy od razu przejść do konkretów, ale na początek pierwsza trasa z tej puli. Znaczy, to będzie dość gładziutkie, bo po pierwsze gram z butami, po drugie na nie za wysokim poziomie trudności. No, póki co to raczej nic takiego się nie dzieje. No, troszeczkę chyba za bardzo zaniżyłem sobie poprzeczkę tym razem. Zwłaszcza, że no, to jest gra z botami. No, planowałem sobie kupić Nintendo Switch Online, ale uznałem, że nie chce mi się wydać pieniędzy. Easy frag. Dobra, następna trasa. Już nie mogę się doczekać ostatniej. No kurde, tu nic się ciekawego nie dzieje. No, wziąłem za bardzo proste... No rzeczywiście, wziąłem takie proste rzeczy do jeżdżenia. I za prosty poziom. Zaraz najwyżej się przełączę na 200 cc. No, no co? Ła! No. Coś mi się udało chociaż. No i też poszło gładko. Znowu! Swoją pułapkę wjechałem, no świetnie się czuję. No nie. Aha! Dobra. Kurde, mi zgasł ekran z jakiegoś powodu. Ej, kurwa, co jest? Gaśnie mi ekran. Nie wiem, czy w ogóle to zarejestrowało w jakiś sposób, ale mi zgasł ekran. Nie wiem, coś, czy to Avermedia, coś... No kurde, co jest? No, myślałem, że nie będzie nic ciekawego w tym filmie, a jednak... Zatrzymałem w tej chwili nagrywanie. Przypadkiem. Dobra. Nie wiem, co tu się zadziało, może teraz nic się nie zadzieje złego. No kurde, co jest? Co jest grane? Czekajcie, mój telefon.
Podczas jazdy to się działo. Teraz jak zakończyłem nagle wyścig, to już nie miga. Nie wiem, czy to jakieś zabezpieczenie przed prawami autorskimi, czy co? No ale ej, literalnie mi coś jest nie tak. Czekajcie, ja spróbuję wam to zarejestrować. No. Czy wy widzicie, co się dzieje? Akurat na tej trasie, kultowej trasie. Dobra. Dobra, może tutaj przy tej trasie już nie będzie takiego. Zawiei bez nadziei. No kurde mać! Znowu mi miga obraz. Nie wiem, czy w ogóle Avermedia to rejestruje, chyba nie, ale kurde. O co ci chodzi teraz, pajacu? Dobra, nadjeżdżamy, omijamy głupie jajco. No znowu! Nie no, to już jest porażka jakaś. No, co jest nie tak? No mnie krew zaleje. Czy wy to widzicie? O co ci chodzi? No ej. No mamy tutaj. Ja dosłownie jedną ręką teraz prowadzę, no. No widzicie, jakie ja mam anomalia teraz? Wcześniej mi się coś takiego nie przytrafiało, a teraz nagle co chwilę zrywy sygnału. A to nie jest na pewno wina HDCP, czy... No, HDCP. Ponieważ Nintendo Switch nie ma takiego zabezpieczenia. Jakby co jest do cholery? Czy ja mam kopnięty kabel? Czy co? Serio nie wiem. Dobra, ten film po prostu wydam jako dla wspierających blooper, bo... Co tu się odjapierdziela? Teraz w ogóle nie chcę wrócić obraz. Z jakiegoś powodu. Naprawdę nie wiem, co tu jest kopnięte. Teraz w ogóle ani nic nie chcę powrócić właśnie. I ten problem już nie wiem od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu mam. No chyba, że kwestia tego kabla, ale ja z tego kabla korzystam regularnie i on nigdy nie zawadza. W sensie nigdy nie rozłącza obrazu. A Nintendo Switch to nie wiem, coś, może ten dock jest kopnięty akurat. Już. Że ma jakieś problemy, ma problem to złącze HDMI. Nie wiem naprawdę, o co tu chodzi. Ja pierdzielę, o co tu chodzi? Dobra, widzimy się, mam nadzieję, w niepechowym filmie. A obiecuję, że zrobię. Nie, dobra, jednak to dla wspierających wezmę, bo pomyślę, że ponieważ wolałbym coś. Jednak lepszego zrobić niż kompletny fail. No to dobra. Do siego ranka, czy tam popołudnie, czy tam nocy. Ach, normalnie. Dziwne rzeczy się tu dzieją w tym mieszkaniu.